Cześć. Dziś przygotujemy bardzo prosty, pożywny obiad w stylu keto. Zaczynam od przygotowania mięsa. Mięso mielone dodaję pozostałe składniki, mieszam. Teraz przygotujemy kapustę. Jeśli kapusta jest młoda, wystarczy zanurzyć we wrzącej wodzie na kilka minut, następnie zdejmuję liście. Jeśli kapusta nie jest tegoroczna, gotuję przez kilka minut. Teraz przekładam dno Posypałam wiórkami masła, ułożyłam liście, połowę mięsa mielonego przykrywam liśćmi kapusty, druga część mięsa i ponownie liście kapusty, wiórki masła, odrobina keczupu i do piekarnika. U mnie czas pieczenia około godziny, na koniec wyjmuję z piekarnika, posypuję. Serem i jeszcze na chwilę do piekarnika, żeby ser rozpuścił się i możemy podawać. Zapiekanka jest pożywna, wystarczy do tego przygotować sałatkę i mamy pyszny obiad lub kolację dla całej rodziny. Bardzo polecam. Jeśli szukasz więcej prostych rozwiązań, polecam moje e-booki i pakiety e-booków podzielone tematycznie. Wszystko, czego potrzebujesz, żeby zacząć dietę niskowęglowodanową albo znaleźć jeszcze więcej prostych pomysłów. Pozdrawiam, do następnego razu pa.